trudne słowie. Jak to było? Wszechmogący. Co to znaczy, że Pan Bóg jest wszechmogący? To znaczy, że chociaż nie ma czarodziejskiej różdżki, to wszystko potrafi. To znaczy, że może spełnić wszystkie moje modlitwy. To znaczy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla mnie osobiście to znaczy to, że mamy takiego Boga, który wszystko może zrobić, wszystko może uczynić, jest po prostu wszechmogący. To znaczy, że wysłuchuje każdą moją modlitwę, słyszy mnie, czuje się zaopiekowany, czuje się pod skrzydłami dobrego, kochającego taty, ojca. Tym dla mnie jest Bóg wszechmogący. A teraz łączymy się z naszym korespondentem i temat dnia. Dziś w nocy u nas była okropna burza. Powiem wam szczerze, że trochę się bałam. Wiecie, w Biblii jest opisana też historia, w której była burza. Dodatkowo ta burza była na morzu, na jeziorze Genezaret. Uczniowie razem z Panem Jezusem płynęli wtedy łodzią. Nagle zerwał się potężny wiatr. Łódką zaczęło kołysać coraz bardziej i bardziej i bardziej. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Pan Jezus w tym czasie spokojnie spał. Uczniowie byli przerażeni. Nie wiedzieli, co z nimi będzie. Być może łódka zaraz się przewróci i utonie, albo będzie kołysała się tak mocno, że uczniowie z niej powypadają. Zaczęli z przerażeniem budzić swojego mistrza i nauczyciela. Panie Jezu, jest burza, a Ty śpisz? Wtedy Pan Jezus spokojnie wstał, podniósł rękę i nagle morze uspokoiło się, ucichło. Uczniowie zobaczyli wtedy, że Pana Jezusa słuchają nie tylko ludzie. Słuchają Go także żywioły. On jest wszechmogący. Może wszystko. Może także uciszyć szalejącą na morzu burzę. Pan Jezus potrafi także sprostać wszystkim Twoim problemom, Twoim słabościom, wszystkiemu temu, czego Ty się boisz. Wiesz, kiedy dziś w nocy za moim oknem błyskały się pioruny, ja modliłam się, aby Pan Jezus był w tym czasie ze mną. Możesz także modlić się, kiedy coś przewyższa Twoje możliwości. Pan Jezus, Pan Bóg jest wszechmogący. On może wszystko. Może pomóc w każdej Twojej sprawie. Pamiętaj o tym. Oddaję głos do studia i dziękuję za uwagę. Już teraz, z ostatniej chwili, kącik misyjny. Dzień dobry, witamy Was ponownie ze Skoczowa. Mamy nadzieję, że macie dobry dzień. Kochani, dzisiaj na początku chcieliśmy Wam zadać pytanie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że bałeś się wyjść z domu? Że bałeś się pójść do szkoły? Że bolał Cię brzuch, wiesz, i rano wstajesz, idziesz do łazienki, nie możesz wyjść z tej łazienki. Rzeczywiście wszystko Cię boli. Może miałeś tak, kiedy bałeś się jakiegoś sprawdzianu? A może w szkole spotkała Cię jakaś przykrość? Może ktoś Ci dokuczał na przykład? Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o pewnym chłopcu, który mieszka w kraju, przez który płynie najdłuższa rzeka na świecie. Kraj ten znany jest również z piramid, które tam są. I być może niektórzy z Was już tam byli, a z pewnością większość z Was wie, że ten kraj to... No właśnie, Egipt. Egipt, tak. W Egipcie mieszka Amir. Amir ma 11 lat i jak większość 11-latków, Amir uwielbia grać... Uwielbia grać w piłkę. I mało tego, słuchajcie, on jest w tym naprawdę dobry. Zdobył niejednego gola dla swojej podwórkowej drużyny. Dlatego jego koledzy bardzo często po niego przychodzą i wołają już pod jego oknami, żeby wyszedł z domu, bo piłka czeka.
a on się wtedy wymyka i gra mecz ze swoją drużyną. Tak było do pewnego dnia. Ale dzisiaj, gdybyś spotkał Amira i chciał z nim porozmawiać, to prawdopodobnie zacząłby uciekać. Gdybyś spojrzał w jego oczy, to zobaczyłbyś w nich strach. Dzisiaj, kiedy mama prosi Amira, żeby zaszedł do sklepu i kupił olej, bo przygotowuje jego ulubioną pastę z fasoli, to Amir najpierw wygląda przez okno, rozgląda się i upewnia, czy na pewno nikogo nie ma na ulicy, a dopiero potem wchodzi z domu, szybko wchodzi do sklepu, kupuje co trzeba i wraca. Zastanawia się być może, to co się stało tak naprawdę? Pewnego razu chłopcy zapytali Amira, dlaczego nie chce z nimi iść na modlitwę do meczetu, bo oni zawsze chodzili. No, Amir próbował się wykręcać i czasami mówił, że już się modlił, albo że się pomodli w domu, no ale to trwało ciągle. Sytuacja się powtarzała i chłopcy już nie przyjmowali wytłumaczeń Amira. I w końcu wzięli Amira, powiedzieli mu: Amir, powiedz, o co chodzi. I wtedy Amir powiedział prawdę. Powiedział, że jest chrześcijaninem. Dla nas jest to zupełnie normalne, ale nie w Egipcie. I wtedy usłyszał: chrześcijanie to niewierni, chrześcijanie są zdrajcami islamu, chrześcijańskie psy. To wszystko było bardzo trudne. Do tego chłopcy potrafili być naprawdę okrutni, potrafili rzucać w niego kamieniami. A kiedy Amir przychodził do szkoły, to nieraz dostawał kuksańca, nieraz dostawał kopa, albo była mu podłożona noga, zdarzało się, że ktoś go opluł. Kiedy wracał do szkoły, to chłopaki znowu w niego rzucały. A kiedy uciekał i się przewrócił i upadł twarzą w piach ulicy, to mieli naprawdę dużą radość. Rozumiesz już teraz, dlaczego Amir nie chciał wychodzić z domu? Dlaczego nie chciał iść do szkoły? I pewnego dnia tata Amira przyszedł do domu i powiedział: Amir, jest taki chrześcijański obóz, chciałbym, żebyś na niego pojechał. Amir się bardzo bał. Bał się spotkania z nowymi dziećmi. Nie wiedział, co go spotka. Bo przecież doświadczył już tyle zła od swoich kolegów. I on nawet kiedyś próbował do nich wychodzić. I kiedyś wziął piłkę i poszedł do swoich kumpli, bo myślał, że będzie to jak dawniej. Ale wtedy jego koledzy zabrali mu tą piłkę. I powiedzieli, że w tym kraju wszystko należy do muzułman. Rozumiesz więc, dlaczego Amir nie miał ochoty wychodzić z domu, ani gdziekolwiek wyjeżdżać. Pod wpływem namów rodziców, pod wpływem rozmów z rodzicami, Amir jednak zdecydował się pojechać na obóz. I tam odkrył. Odkrył, że jego obawy były nieuzasadnione. Oczywiście na samym początku był przerażony, co to będzie, ale 10 dni obozu minęło, jak z bicza strzelił. Poznał tam swoich kolegów i koleżanki, którzy również byli chrześcijanami, którzy mieli takie same doświadczenia albo podobne doświadczenia jak on. Poza tym mógł się tam uczyć o Panu Bogu. Nikt go nie wyśmiewał. Nikt mu nie dokuczał. Znalazł tam nowych przyjaciół. Ale ostatniego dnia obozu, po ostatnim wieczornym spotkaniu, kiedy wspólnie razem śpiewali, prowadzący obóz poprosił, żeby wszyscy jeszcze na chwilę zostali. Powiedział: bo teraz nadszedł czas na prezenty. I wtedy padło imię Amira. Amir był troszkę zdezorientowany, bo nie wiedział, o jaki prezent może chodzić, ale wstał i wyszedł na środek. I wtedy jego wychowawca dał mu Biblię dla dzieci. Amir był zaszokowany. A w tej Biblii była szczególna dedykacja, napisana specjalnie dla niego. Kiedy usiadł i otworzył Biblię, to przeczytał tam kartkę, na której było napisane: cieszymy się, że mogliśmy Cię poznać. Nie zapominamy o Tobie. Bądź mocny i mężny. Nie bój się, bo ja, Pan Bóg, będę z Tobą dokądkolwiek przyjdziesz. To były słowa z Księgi Jozuego. Kiedy Amir je przeczytał, to pomyślał: teraz jestem gotów, żeby wrócić do szkoły. Teraz jestem gotów, żeby wrócić do moich starych kolegów, bo nie będę tam sam. Takich dzieci w Egipcie jest wiele. I chcieliśmy Was zachęcić do tego, żebyście się modlili o swoich rówieśników, którzy są prześladowani dlatego, że przyznają się do Pana Jezusa. Pamiętajcie o nich, proszę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w Księgarni Warto. Z
Skąd możemy dowiedzieć się, że Pan Bóg jest wszechmogący? Oczywiście z Jego słowa. Ale też możemy zobaczyć Jego wszechmoc we wszystkim, co nas otacza. Książka Skąd się wzięły ptaki? W prosty i ciekawy sposób opisuje historię stworzenia Wszechświata. Zawarte są w niej też różne ciekawe hebrajskie słówka wybranych roślin, zwierząt czy owoców. Zapraszamy serdecznie do księgarni Warto i na www.warto.com.pl. A teraz kącik kreatywny. Ciekawe co dzisiaj. Przygotowałam taką jesienną dynię, która uśmiecha się pięknie, żeby Wam poprawić humor. Co będziemy potrzebowali, żeby taką dynię zrobić? Będziemy potrzebowali do tego 3 kartki pomarańczowego papieru, bo dynie są zazwyczaj pomarańczowe. Będziemy potrzebowali też kawałeczek zielonego papieru, żeby wyciąć listek, kawałek białego papieru, żeby wyciąć oczy, kawałek czarnego papieru, żeby wyciąć nosek i środki oczu i kawałek czerwonego papieru, żeby wyciąć usta. Do tego nożyczki i klej. Bierzemy najpierw 3 pomarańczowe kartki. Będzie dużo szybciej, jeżeli weźmiemy je wszystkie razem. I słuchajcie, zginamy je tak, jak robi się pospolity wachlarz. Na pewno każda dziewczynka kiedyś wachlarz robiła. Teraz rozdzielamy sobie kartki. 1, 2 i 3. I teraz, kochani, składamy każdą z tych kartek osobno na pół. O, proszę. Bierzemy klej i sklejamy ze sobą ostatnie części. Cyk. I w taki sposób już nam wyszedł kawałek naszej dyni. I doklejamy również do tych 2/3 harmoniki. I teraz otwieramy harmonijkę. Delikatnie, bo klej może być jeszcze nie do końca wyschnięty. Jak się okaże, że macie słaby klej i nie bardzo Wam to trzyma, zawsze możecie posiłkować się zszywaczem. I wtedy na pewno już się nie rozleci. Smarujemy ostatnią część. Tu jeszcze smarujemy sobie końcówki, żeby nam się to dobrze skleiło. I teraz uwaga, hop, to jest najważniejsza część, żeby dobrze skleić całą dynię. O, proszę bardzo. I mamy już bazę, mamy dynię. Teraz bierzemy białą kartkę, składamy ją na pół, bo wtedy nasze oczy będą miały jednakową wielkość. I wycinamy kółeczko. Ja zrobię to na oko, ale jeśli nie czujecie się na siłach, żeby wyciąć kółko tak po prostu bez rysowania, weźcie małą szklankę, albo większy kieliszek, albo jakąś inną okrągłą rzecz, odrysujcie ołówkiem i potem wytnijcie. Następnie bierzemy czarny papier, również składamy go na pół i tym razem musimy wyciąć mniejsze kółeczka. Wycinamy je również. Cyk. I czarne oczka też już mamy. Smarujemy je klejem. Op. I
przyklejamy do białych kółeczek. Nasze oczy są już gotowe. Smarujemy je klejem po tej białej stronie. Cyk! I przyklejamy nasze oczka. Jedno tu, a drugie tu. Oczy już są. To teraz bierzemy z powrotem tą czarną część i teraz z jednej strony tego, co nam zostało, wycinamy ogonek. A z drugiej strony wycinamy nosek. Najpierw smarujemy klejem nos i przyklejamy go naszej dyni. A teraz wycinamy listek. Jeżeli macie problem z narysowaniem listka albo wycięciem go samodzielnie, możecie poprosić o pomoc waszych rodziców. O, ja sobie taki jakiś listeczek tu wycięłam. Smaruję końcówkę tego listka i przyklejam go do dyniowego ogonka. A teraz smaruję dyniowy ogonek. I przyklejam ten ogonek tu. Nasza dynia prawie gotowa. Czego nam brakuje? Ust. Wycinamy piękne, uśmiechnięte usta. Pamiętajcie, to nie jest dynia na Halloween. Nasze dynie są radosne, więc muszą mieć piękny uśmiech, a nie minę, której wszyscy się będą bali. Myślę, że mój jest wystarczająco duży, żeby wszystkim pokazać, że jest nasza dynia bardzo radosna. Smarujemy klejem. I przyklejamy. Pamiętajcie, że klej musi troszeczkę wyschnąć, żeby się dobrze trzymał. O! Proszę bardzo, i moja dynia ma już swoją siostrę. Mam nadzieję, że wasze dynie wyjdą tak samo piękne. Możecie zrobić im zdjęcia i posłać je do mnie albo wkleić w komentarzu pod szkółką. Chętnie obejrzę, jak wyszły wasze prace. Wiecie co? Znam taką fajną grę Brawl Stars. Bardzo ją lubię. Dołączcie do naszego klubu Szkółka Wieści. No i to chyba koniec. Do zobaczenia za tydzień. Pa!